rzecznikiem Z i szef MSWiA trafiły na kwarantannę. Szef MSWiA Mariusz Kamiński trafił na kwarantannę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński po konsultacji z głównym inspektorem sanitarnym od 23 października przebywa na kwarantannie. Na obowiązkową izolację trafił również rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak przekazał we wtorek w komunikacie minister spraw wewnętrznych i administracji, w związku z bezpośrednim kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem, po konsultacji z głównym inspektorem sanitarnym od 23 października przebywa na kwarantannie. Wszystkie obowiązki służbowe wykonuje zdalnie, pozostając w stałym kontakcie z pozostałymi członkami kierownictwa MSWiA i komendantami podległych mi służb. W czwartek wykonam test w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, aby upewnić się, że mogę powrócić do pracy w trybie stacjonarnym, poinformował we wtorek rano Mariusz Kamiński. Rzecznik MSZ na kwarantannie. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przebywa na kwarantannie. Osoba zakażona koronawirusem, z którą miał styczność, nie jest pracownikiem resortu, przekazał we wtorek papa Andrusiewicz. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono zakażenie u 263 929 osób, zmarło 4483 chorych. W kierunku COVID-19 przebadano dotąd 4 212 348 osób. Kwarantanna nakładana jest m.in. na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia koronawirusem, np. z uwagi na kontakt z osobą chorą, trwa 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. Służby sanitarno-epidemiologiczne mogą podjąć decyzję o wydłużeniu lub skróceniu kwarantanny.